Patrz jak szybko, nie? Jezu! Od razu! 5, 6, 7, 8. 8 wraków do znalezienia i musimy je wszystkie znaleźć. Zaczniemy sobie od góry mapy. Zresztą tu jest chata do kupienia. 5 milionów? Chłopie, to nie da rady. Wiecie ile ja mam? Ja mam chyba, jest paręset tysięcy. 400 tysięcy mam tu, gdzie? To nie tak. Kupi się ją, ale jeszcze nie teraz. Dobra, jedziemy sobie szukać wraku. Kontynuujemy. No jest tych wraków, to chyba jeszcze nie są wszystkie, które odblokowałem. 5 milionów to nie tak wiele. No, w Forza Horizon 4 zostawiłem chyba 35 milionów. Nie wiem, tam później już się kasa nabijała, ja straciłem rachubę w tym. Ale tutaj, no, jednak kasa jest trudna do zdobycia stosunkowo, nie? Czekaj, tutaj widzę jakiś budynek. Nie, wydawało mi się. Przy drodze na pewno nie będzie wraku. Jedziemy sobie najpierw gdzieś tutaj, bo tu jest tak dosyć gęsto, oddalimy sobie kamerę. Ja wiem, mógłbym używać drona, ale dla mnie to jest większa zabawa, jeśli sobie trochę pojeżdżę. Tak, i domy mają przydatne bonusy, więc warto je kupować. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj zarobić 5 milionów. Musiałbym na aukcji sprzedać jakąś furę i wtedy... Właściwie to wystawiłem ostatnio nawet jakąś za 7 milionów. Ciekawe, czy jakiś szaleniec to kupi. A myślę, że teraz to nie, no bo teraz to prawie nikt nie ma kasy. Ta strefa jeszcze tu sięga, nie? O nie. Dobra, jeszcze raz ten lasek przeczeszę, bo... Gdzieś tu? O, czekaj. Ale trudno. Już jesteśmy na obrzeżach. Kurde. Ale go ukryli. Chyba odpalamy drona, co? Się już za dużo tu kręciłem. Jest bardzo ciężki ten spot. Tu jest nawet jakiś motorek. Fajnie by było na niego wskoczyć i pojechać. Motorek też fajne znalezisko. No dobra. Trudno. To wiesz, też nie jest takie oczywiste, że od razu dronem znajdziemy, ale spróbujmy. Dobra, plus drona jest taki, że możemy nim bardzo szybko lecieć i nie interesują nas jakieś tam przeszkody. Tutaj jest... O, czekaj, tu coś jest. Patrz jak szybko, nie? Jezu! Od razu! Praktycznie od razu. Ej, to był zjazd z drogi. Ja myślałem, że to będzie wydeptana ścieżka przez ludzi. Kurde, ale proste. To się teraz takie proste wydaje, no nie? Ech, jak szybko. To jest oszukiwanie, wyciąganie drona. Żałuję, że nie znalazłem tego samochodem. Strasznie lubię robić to samochodem. No ale dobra już, trudno. Czasami tak jest. Mustang. No dobra, zrobiliśmy sobie to. Samochód gotowy. Ten samochód chyba był w czwórce. Czekam, aż będzie jakiś wrak, którego faktycznie nie było w poprzedniej grze. Żeby to był nowy samochód. Bo ten był, na pewno. No nic, jedziemy sobie po następny wrak. Czekaj, a tak się zastanawiam, czy te budynki w ogóle widać jakoś na mapie? Chyba nie, bo to by było za proste wtedy. Tu widzę coś takiego białego. Tu, w tym miejscu, widzicie, gdzie mam teraz ten wskaźnik? Jedźmy, w sumie mamy Wellspina, możemy otworzyć, zobaczymy, co nam się wylosuje. O! Chyba... Nie, nie mam tego samochodu, mam Vipera do driftu. Dobra, jedziemy na miejsce. Jedziemy na przełaj, mamy samochód przełajowy typowo. Nie patrzę, bo spoiler, dobra. Teraz trzeba puścić fajną nutkę. Wiecie jaką chyba, nie? Coś czuję, że wiem, że gdzie on jest. O, już znalazłem, zobacz! Ale myślałem, że jest gdzieś dalej, on jest tutaj. Tak szybko? O, gościu.
Oho. Definitely a classic camioneta. Ford F100. Jak szybko, nie? Ford F100. Chyba było coś takiego. Jak się nazywa ta nuta? Wpiszcie sobie Dobry Wieczór Polska w YouTube'a i znajdziecie. Dobra, kurde, ale proste to było. Po prostu zjechałeś z ulicy i już. Widzę ten garaż, ej, jest tutaj. Tutaj jest ten garaż, widzicie? Widać go chyba na mapie tak o. Tu jest takie, taka biała kropka w drzewach. Nie da się tego zaznaczyć. I'll call you anytime. No, ej, to chyba to będzie. O, i tu jest... Czekaj. Tak, tu jest ten lasek taki. Patrz, widzę ten garaż. A, znalazłem! Ty, na mapie widać te garaże, nawet jak nie masz mapy skarbów kupionej. Gościu, pięknie. I zrobiliśmy, mamy kolejną furę. Tak, mapa skarbów trochę psuje grę, no, też tak myślę. Corvetta C1. Ty, to my zaraz wszystkie wraki znajdziemy. O, czekaj, tu jest, nie, to nie jest to, za blisko drogi. Widzę, tutaj jest, zobaczcie. Chyba to będzie to? Chyba to będzie tu w tym miejscu. Ale nie jestem pewny, bo to za blisko trochę drogi jest. Trzeba się przyjrzeć. Tu albo jeszcze może tu być. Dobra, lecimy. Przestałem Ford Horizon na takim starym laptopie, który ma z 15 lat. I zacząłem wyszukiwać grę. I mi już lapka wywaliła. Co? No, niestety ma wymagania spore. O, jest, widzę. O kurde, ale szybko. I mamy kolejny! Ale to nie było w tym miejscu, co myślałem? A Ferrari jakieś. 250 GTO? Chyba tak, coś takiego, no nie? 250, czyli zgadłem! Dobra, jedziemy dalej. Ale szybko idzie teraz, co? Jeszcze 4 samochody nam zostały do odnalezienia. Nie wiem, to chyba nie będą wszystkie. Muszę trochę gry poprzechodzić, żeby znaleźć ostatnie. Dobra, lecimy dalej. I... ty, ale autentycznie, trzeba patrzeć na tą mapkę i znajdziesz. Chociaż tutaj, już w tym lesie... Oj, to może być ciężko. Tutaj chyba jeszcze, nie? Tu możemy jeszcze pojechać i zobaczyć w to miejsce. Dobra, spróbuję od tego, bo łatwiejsze. Let's go. Realistyczny offroad. Ach, nie trafiłem. Już kiepsko będzie, chłopie. Dobra, tu gdzieś w okolicy tego miejsca to zaznaczyłem. Tak strzelam, że to tam. Jakaś biała kropka była na mapie, więc może to jest to. Są tutaj jakieś zabudowania. Może to to? Zobaczę tutaj. Jest jakaś chyba mała wioska. Tu po mapie można chyba znaleźć. Teraz trochę w prawo. Jest! Ej, faktycznie! Oh my god, ej, po mapie mniej więcej można znaleźć. I co wy na to? I co tym razem? Viperek, ten stary taki. American collectors wanted this. It's a Viper. The ACR, I think. 8 liter V10. Almost impossible to keep the power on the road. No, będzie spoczko. Tylko jakaś specjalna wersja tego Vipera, zdaje się. I'll give you a call when it's done. GTS ACR. Oj, tego chyba nie było w czwórce. Dobra, teraz tu szukamy na mapie. Tu coś jest. Patrzcie, widzicie w tym miejscu? Coś tu białego jest. No czemu to na mapie zaznaczyli? Tu jest i tu coś jeszcze jest takiego. Widzicie w tym miejscu? Najpierw pojedziemy sobie w to miejsce, potem zobaczymy. No i co? O, o, coś tutaj jest. Coś tutaj jest. Ale nie, to jakaś mała chatka.
tu jest jakaś droga. No kurde, ale w dziwnym miejscu, nie? Tutaj coś jest napisane. Co to jest? Nie wiem, nie umiem. Nie umiem w tym języku. Dobra, nic, bierzemy drona. Myślałem, że to będzie. Chodźmy dronem. Już znalazłem, o Boże. Jak to jest możliwe? Czemu tak szybko? Dobra, widzę ten garaż tam. To jest zaraz przede mną gdzieś tam, nie? Zobaczę, czy go widać w ogóle na mapie jakoś. Jak szybko dron. To jest przesada jakaś. Ej, no... nie widać go. Może trochę ten domek tutaj przysłania, nie? Ikonka tego domku. Nie widać go w ogóle w tym miejscu. I cyk! Gotowe. Co ile czasu wychodzą DLC do Forzy? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, jak tutaj będzie z piątką. 40. I can't believe it. Help me get out of here. Kiedy wyjdą te DLC? Bo jeszcze nie podali żadnej daty, nie? F40! Ferrari! No, w jakimś ciekawym kolorze. F40. Dobra, lecimy dalej. Chyba wiem, gdzie będzie następny wrak. Bo tak widzę na mapce, mniej więcej. Gdzie to ja patrzyłem? Gdzieś w tym miejscu. Ja się tak tylko domyślam. O, chyba gdzieś tu. Spróbuję. Spróbuję tak znaleźć to. Czasami na mapie widać, ale no... nie zawsze, nie zawsze. Ale robi ta fura robotę, kurde. Tu mamy chyba jakąś wioskę. I czekaj, tu też tak wygląda, jakbyśmy mogli. Ha, kurczę, to jest... ciężko powiedzieć. Dobra, najpierw zajadę tutaj, bo jest tak bliżej trochę. I przez dżunglę, może uda się przez te drzewa tak super. O, za gęsto, za gęsto. Rozglądamy się. Chyba coś widzę. Ale to jest jakaś taka wioska tutaj. A, i teraz mi się tu droga pojawiła. Obszukam tą wioskę, bo może akurat tutaj dali garaż, gdzieś z tyłu na przykład. Ale nie. Tu go nie ma. Inni gracze mi znikają. Tak, tutaj tak jest, że znikają inni gracze, no. Problemy są jeszcze z tym Forza Life. Horizon Life. Jeszcze trzeba poczekać, aż to ponaprawiają. Tu jeszcze miałem, tak? Do znalezienia. Wydaje mi się, że może być gdzieś tutaj. Jak detektyw, kurde. Okej, gdzieś teraz tutaj w środek dżungli. Jakby tu. Jest tu jakaś ścieżka niby. Ale no chyba nie. Oj, to będzie ciężka sprawa. Grałem na niej tylko w GTA Online. God of War'a przeszedłem sobie na czwórce i tak... no nie mam w co grać na tej playce, no. Co to jest? Wygląda strasznie ten samochód, silnika w środku nie ma. Trochę zawieszenia zostało. Ona chyba mówiła, nie? Co to za samochód? GMC Jimmy! GMC Jimmy, tak się nazywa ten samochód. Ja chyba jeszcze wszystkich wraków nie odblokowałem. Można to łatwo sprawdzić, jeśli przeniesiemy się do jakiejkolwiek chaty. I za chwilę tak zrobimy, zobaczymy ile wraków mi jeszcze zostało do odnalezienia. Czyli dobrze mówiłem Chevrolet, tak? Jimmy. Ale on nie było go przypadkiem w czwórce? Dobra, to chyba wszystkie wraki jak na ten moment. Pojawi mi się ich trochę więcej później. Przeglądam całą mapę i chyba wszystko póki co mam odkryte. To dojadę do mojej kartelowskiej chaty, bo mam tu. I zobaczymy... aha, jeszcze Willspin, proszę bardzo. Milion teraz wejdzie, patrzcie na to. A, nie, nie, niestety nie. Ale też ładny hajsik. No właśnie, to był GMC, nie Chevy. To dobrze powiedziałem. Przeczytałem po prostu nazwę, no nie ma tutaj rewelacji.
Nie udało mi się go zgarnąć od razu, jak zobaczyłem popsutego. Zobaczymy, ile wraków mi zostało jeszcze. Szacuję, że tak ze 3-4 wraki mi zostały do odnalezienia. Idziemy do mojej kartelowskiej chaty i zaraz to sprawdzimy. Festiwal crossowy, czy zrobimy? Myślę, że tak. No, myślę, że jeszcze zdążymy sobie dzisiaj. Dobra, to jest moja kartelowska chata. Osoby, które mają wersję premium tej gry, to dostają tą chatę za darmo. Mają taką zniżkę, że się kupuje za darmo. Teraz tak. Tu mam do... Jeszcze mi zostały 3 samochody. Raz, 2, 3. Zobaczcie tutaj. GMC Jimmy, Ford F100, F40 Competizione, Dart Hemi. A tutaj już możemy odebrać furę jedną, czyli to jest nasz Ford Mustang GT 2 plus 2 Fastback. Możemy sobie wcześniej te samochody jakby odblokować, tylko trzeba zapłacić i to całkiem sporo. Dobra, to chyba wszystkie, które mogliśmy odebrać, no nie? Zobaczcie, jakbyśmy chcieli na przykład odebrać tego, co dopiero żeśmy odkryli, byśmy musieli... O, w sumie niewiele, 72 tysiące trzeba zapłacić. O kuźwa. Patrz, za tego trzeba zapłacić 72 tysiące kredytów, ale już za to Ferrari trzeba zapłacić 48 milionów kredytów, żeby je odblokować. Także myślę, że lepiej jednak jest poczekać na niego, nie? Na Corvette 124 tysiące, tu 38 tysięcy na Vipera, tutaj na przykład 2 miliony niecałe. Ferrari są legendarnie drogie tutaj w tej grze. Ale wiecie co, ja sobie na wszystkie samochody poczekam, aż mi się same naprawią, no nie? 48 milionów, kurde! To jest jakiś kosmos. Dobra, myśmy teraz odblokowali Forda Mustanga 2 plus 2. Nie wiem, czy to się tak powinno czytać, no. Widzę tu jakieś równanie matematyczne, to dodaję sobie w głowie. Dobrze. I mamy Mustanga Fastback. Otwiera się maska, mamy tutaj dolot powietrza starego typu, zero elektroniki poza akumulatorem, ale fura, nie? Ponoć się tragicznie się jeździ tymi starymi samochodami. One tylko fajnie wyglądają, bo my kojarzymy je z filmu. Ale dźwięk ma skubaniec. O kuźwa, ty! Ale fajnie! Wiecie, jak to te stare V8-ki. Dużo palić, mało jechać. Nawet nie wiem, czy tu V8-ka, ale chyba V8-ka jest. W tych starszych Mustangach były montowane V6-ki. Ciszyć trochę mikro, mam cię na minimum. Tak jest dla mnie za głośno. No, mogę spróbować ciszyć pewnie. Posłuchajcie przy okazji, jak fura brzmi na postoju, bo tutaj też te dźwięki trochę ulepszyli. Co tak gwiżdżę z tego auta? Kompresor tak gwiżdżę? Jakiś malutki chyba, nie? Właśnie, to były chyba silniki wolnossące. On by miał więcej mocy z kompresorem. Na środku zresztą były filtry powietrza, a nie kompresor. Ja myślę, że to może być skrzynia biegów. Albo źle zrobili to w Fordzie, nie wiem.
Dolot? Dolot chyba by bardziej gwizdał, jakby samochód wchodził na obroty, a nie na prawie maksymalnych. Uszczelka pod kołiso. Ale ładnie brzmi, tak zupełnie inny dźwięk ma, no, niż te wszystkie inne V8-ki, które tu słyszymy, tak... taka leniwa V8-ka, no. Fajnie, fajnie sobie brzmi. Nie chciałbym go modyfikować, żeby nie popsuć tego leniwego głosu. Chciałbym sobie już podłączyć kierownicę i nim sobie po prostu pojeździć po mapie. Bez żadnego jakiegoś hardkorowego tuningu, tylko tak o... Mówię wam, jaka to jest frajda. Byle jakimś samochodem, niestuningowanym w żaden sposób. Po prostu tak powoli sobie pojeździć, wjechać tu, wjechać tam, poglądać widoki. Fajna sprawa, naprawdę.